Afganistan, góry. Mały oddział żołnierzy radzieckich został okrążony przez miejscowych partyzantów. Dowódca zarządza: musimy zostawić kogoś, kto będzie pozostałych osłaniał. W ten sposób mamy szansę dotrzeć do swoich. Temu, kto się zgłosi na ochotnika, zostawimy hełm, 3 granaty i automat. Jeżeli trzeba będzie, wyprawimy potem uroczysty pogrzeb, damy pośmiertnie odznaczenia bojowe. Ktoś na ochotnika? Zgłasza się Gruzin. Zostanę, ale pod warunkiem, że nie zostawicie mi 1 hełmu i 3 granatów, a 3 hełmy i 1 granat. Zgodzili się, zostawili Gruzina z 3 hełmami i 1 granatem i odpełzli niepostrzeżenie ku swoim. Minęła godzina, a nie usłyszeli żadnego wystrzału ani żadnego wybuchu. Zdziwieni wrócili z powrotem. Patrzą, siedzi Gruzin, wokół niego pełno broni, mundurów, suchego prowiantu. Opodal siedzą na wpół goli partyzanci, a Gruzin, mieszając hełmami, krzyczy: prawo, lewo, góra, dół, kto powie, gdzie jest granat?